Dzień dobry. Z nadejściem wiosny zapraszam do kolejnego ogrodu. Strzeliste sosny i nowoczesna architektura. To zastałam na działce w Zbójnej Górze w Warszawie. W 2008 roku moja firma Ogrody Dankiewicz zrealizowała koncepcję tej prywatnej przestrzeni. Przyjęłam założenie, że ogród ma być stonowany, prosty kompozycyjnie, ma podkreślać leśny charakter tego miejsca. Stąd niewielka liczba gatunków roślin. Inspiracją do części frontowej stał się bór chrobotkowy, a więc dużo szarości. Ta barwa przechodząca w grafit występuje w elewacji domu. Zatem rośliny i elementy małej architektury, m.in. nawierzchnie kamienne, wpisują się plastycznie w całość założenia. Sztucznie uformowane pagórki, wzbogacone o tira kompostu, porasta zwarta darń aceny drobnolistnej w odmianie kupfertepisz. Znakomicie znosi deptanie. Na jej tle rozrzucone są pojedyncze okazy cimicifugi racemozy atropurpurea, czyli pluskwicy groniastej, w odmianie czerwonolistnej. Fantastycznie kontrastuje z szarym tłem. Bylina ta dorasta do 1,5 metra, ma biało-różowe kwiatostany o długości 60 cm. Malowniczo wznoszą się ku górze jak płomienie świec, dlatego zwana jest świecznicą.